Jak się czujesz w programie? Czuję się dobrze. Często mnie wam chrypkę, bo tu się dużo mówi, a ja mam często zatkany nos i wysusza się śluzówka. Ponadto czuję się dobrze. Czy obawiasz się odcinków na żywo? Lubię, jak dzieje się na żywo, a nie kiedy dzieje się tak, że potem ktoś to w montażu jeszcze zmienia, na przykład, więc chyba aż tak bardzo się nie obawiam. Jest to pewien pozytywny dreszczyk emocji. A czy Marcin wspomagał Cię w tym, wspierał Cię w, przy pierwszych odcinkach? Tak, zdecydowanie. Marcin okazał się takim dobrym nauczycielem, dobrym wujkiem, tatą, starszym bratem. To już w zależności od tego, jakie kto ma prawda, rodzinne przyzwyczajenia, tak można go nazwać.